Chciałem z wami się podzielić taką myślą. Przeczytamy Ewangelię Mateusza, 15 rozdział, 28 werset. Ewangelię Mateusza, 15 rozdział. Jest taki fragment rozmowy. Spokojnie, nie. Wszystko się skończy. Wielka jest wiara twoja, mówi Jezus do kobiety. Niech ci się stanie, jak chcesz. Zobacz. Wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz. I dalej w Ewangelii Mateusza, właściwie wcześniej nieco, w 8 rozdziale, w 2 wersecie, przychodzi do Jezusa człowiek, trędowaty, i mówi do Niego, jeśli chcesz, to możesz mnie uzdrowić. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na takich dwóch rzeczach i połączyli ze sobą. Wielka jest wiara twoja. Niech ci się stanie, jak chcesz. To jest to, co mówi Bóg. I teraz posłuchaj dalej. Jeśli chcesz, to możesz. Co to jest chcenie? Chcenie, przyjaciele, to jest nazwane pragnienie. Pragnienie jest czymś szerokim w nas. Kiedy zaczynamy to nazywać, nadajemy temu imię, zaczynamy wiedzieć, czego chcemy. I teraz, czego wynikiem jest chcenie? Chcenie jest wynikiem realnej wiary i pewnym startem dla uwolnienia mocy Boga. Coś wam chcę wam dzisiaj powiedzieć na temat chcenia. Życie chrześcijanina jest ściśle związane z chceniem. Z chceniem. A chcenie jest związane z wiarą. Wiecie, czym jest mrzonka? Mrzonka to jest pomysł, czy też zamiar niemożliwy do zrealizowania. I nasze pragnienia dzielą się na dwa elementy. Na chcenia i na mrzonki. Czym są mrzonki? Mrzonki to są pragnienia niepodparte wiarą. I one krążą w nas jak satelity. Istnieją takie nauczania, że wszystkie pragnienia pochodzą od Boga. Tak się naucza. Że jak jest się nowo narodzonym z Bożego Ducha, to wszystkie pragnienia są od Boga. No tak nie jest. Tak nie jest. Pragnienia dzielą się na mrzonki, które nie są od Boga, i na chcenia, które są od Boga. Mrzonkę od chcenia różni podstawa. Podstawą chcenia jest wiara. Wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz. Rozumiecie? A podstawą mrzonki jest niedowiarstwo. Stąd ogromna ilość frustracji w Kościele. Ja poprosił troszeczkę ciszej, żeby to zrobić. Przeczytajmy w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, 23 wersecie taki tekst. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. A więc wszystko jest możliwe dla tego, który czegoś chce. Więc jeżeli czegoś chcesz, jeżeli nazwałeś to w sobie, sprecyzowałeś swoje chcenie, rozumiesz? To masz absolutny mandat i moc do zrealizowania tego zagadnienia.
Jeśli chcesz, to możesz. Jeśli chcesz, to masz moc do tego, aby to zrealizować. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj troszeczkę się zagłębili w nasze chcenia. Żebyście też nauczyli się patrzeć w wasze chcenia. Dzisiaj tutaj padło kilka ważnych tekstów. Na przykład taki tekst pod tytułem musicie wiedzieć, w czym jesteście dobrzy. Musicie to wiedzieć. Musicie to wiedzieć, czego chcecie. Na przykład w ogóle, wiecie co? Ja robię to, co chcę. Dlatego to jest, ja jestem w ogóle bardzo szczęśliwym człowiekiem. Bo ja się w ogóle nie zmuszam do tego, co ja robię. W ogóle się nie zmuszam. Dla mnie w ogóle, jeżeli ktoś się do czegoś zmusza, tak? I robi rzeczy, dlatego że je musi robić i trwa to dosyć długo, tak? To uważam, że jest to człowiek zaburzony. Dokładnie jest tak samo, jeżeli ktoś na długim odcinku czasu się od czegoś wstrzymuje. Wiecie, że wstrzymywanie się to nie jest wolność? To jest ogromna różnica. Wstrzymywanie się i bycie wolnym. Chrześcijanie myślą, że wstrzymywanie się to jest wolność. Jestem chrześcijaninem, więc się wstrzymuję od tego, żeby nie ćpać. Jak ja bym się miał wstrzymywać, żeby nie ćpać, to bym ćpał. Z czystą rozkoszą. Nie rozumiem. Nie chcę rozumieć. Rozumiecie? To nie tak działa. Jeśli wstrzymujesz się od pornografii, to nie jesteś wolny od pornografii. Ty się wstrzymujesz od tego. Ok? Czyli działasz za pomocą siły woli. Ok? Wiecie, co to jest siła woli? To jest naturalny organ. Coś naturalnego. Nie trzeba Chrystusa, żeby wstrzymywać się od czegoś. Nie trzeba też Chrystusa, żeby wytrzymywać w czymś. Rozumiecie? W ogóle Chrystus jest nam niepotrzebny do takich rzeczy. Wstrzymać, wytrzymać. Musimy rozróżnić i podzielić w sobie, przyjaciele, chcenia i mrzonki. To jest bardzo ważna rzecz. Te pierwsze są wynikiem wiary, te drugie są wynikiem niedowiarstwa różnego rodzaju. Chcenia są bardzo jasne, bardzo klarowne. Chcenia są pewne. Kiedy rozmawiasz, będę z tobą o twoich chceniach, będziesz pewniak. Wiecie, my nie znajdziemy podkładu teologicznego do tego zjawiska. Ale ja, kiedy będę z tobą rozmawiał i będę rozmawiał o twoich chceniach, to ty po prostu będziesz pewniak. A jak będę rozmawiał o twoich mrzonkach z tobą, to ty będziesz niepewny. Bo twoje mrzonki nie są podparte wiarą. A wszystko, co nie jest podparte wiarą, jest bardzo chwiejne. I kiedy się o tym rozmawia, to jesteś niepewny. Rozumiesz? Używasz sformułowań. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Ale kiedy mówisz o chceniach twoich, to ty jesteś pewniak. Idę i to robię. Czemu? Ja to lubię. Jestem w tym dobry, nie ma żadnego problemu. Przyglądam się na ludzi, w ogóle kocham fachowców. Dzisiaj napisałem taki artykuł tutaj, zanim tutaj koleżanka do kościoła. Chodził mi jakiś czas po głowie. Miałem dzisiaj chwilę czasu, tylko napisałem. Króciutki, kilka takich myśli. Pod tytułem nienawiść do fachowości, czyli atak na ojca. Wiecie, jest ogromna nienawiść do fachowości, ale ja kocham fachowców. Ja w ogóle kocham fachowców. Kocham fachowców. Ja lubię, jak fachowcy coś w ogóle robią w moim życiu. Bardzo chętnie się od nich uczę. Jestem szczęśliwy, kiedy oni tam są. Wiecie czemu? Bo fachowcowi, każdemu prawdziwemu fachowcowi towarzyszy zadowolenie z tego, co on robi. Ja jeszcze w życiu nie widziałem załamanego fachowca, który by przyszedł załamany, rozumiesz, i robił coś w załamaniu. Ja zawsze u fachowców widziałem pasję jakąś. Jakąś pasję. Kiedy fachowiec zaczyna ze mną o czymś rozmawiać, to jest go miło słuchać. Rozumiesz? Wiesz, jak mówi do ciebie o gnoju zawodowy rolnik, to on robi to z pasją. Oto gnoj. I w tym jest pewna słodycz. I o tym można słuchać godzinami. Rozumiesz, o co chodzi? Ale wystarczy, że ktoś nie kocha gnoju,
nie jest zawodowym rolnikiem. Może wszystko wiedzieć o protezach gnilnych. Jedno wielkie gówno będzie. Już nie będzie skuteczny. Rozumiecie, o czym mówię? Ten sam gnój, a zupełnie inna struktura podawcza. Kocham fachowców. W moim życiu chcę być fachowcem. Wiecie, kiedyś przeczytałem w Biblii taki tekst, że przeklęty to dzieło Boże wykonane nierybale. Rozumiecie? Przeklęty to dzieło Boże i wykonuje w sposób fachowy. Przeklęty, kto się opierniczy w robieniu dzieła Bożego. O. Rozumiecie? Z polskiego na nasze. Takie przetłumaczenie Biblii. Musimy rozróżniać, czym są urządki w naszym życiu i czym są chcenia. Bo to na chceniach jest moc. Wiesz, na czym w Twoim życiu jest moc? Na chceniach Twoich. Na tej części pragnień, zwanych chceniami. Bo co jest napisane? Jeśli chcesz, to możesz. Ten fragment z Ewangelii Marka 9:23 możesz przetłumaczyć w ten sposób. Wszystko jest możliwe dla tego, który chce. Wszystko jest możliwe dla chcącego. Znaczy takie wszystko polskie? Dla chcącego nie ma nic trudnego. Dlatego ja rozmawiam z ludźmi, kiedy ludzie chcą mojego mentoringu do swojego życia, to ja rozmawiam z nimi o ich chceniach. I w ogóle przebijamy się przez całą barierę mrzonek w jego życiu. Mrzonki mają ludzie różne. Rozumiecie? I są sfrustrowani, bo te rzeczy się nie realizują. Oni się modlą, oni ogłaszają. Wiecie, o co chodzi? To jest ten krzyk bólu. To jest tak, jak Michał dzisiaj mówił, tutaj taki krzyk: Panie, poślij mnie! Chleb spożywczy. Rozumiesz? Posłałem cię. Ja to znam doskonale. Ja też krzyczałem: Panie, poślij mnie. Rozumiesz? A potem chciałem sobie głowę w tyłek wsadzić, jak miałem okazję, żeby w ogóle zrealizować to posłannictwo Boże. Znam to, nauczyłem się tego. Rozumiesz? W Ewangelii Marka 10:51 jest zapisane królewskie pytanie Boga do człowieka. Co chcesz, abym ci uczynił? Patrz, co mówi Bóg do ciebie dzisiaj? Co chcesz? Czego ty chcesz? Mateusz się składał świadectwo, bardzo ważną rzecz powiedział. Modli się do Boga. I on mówi tak: Panie, okej, idę do pracy. Ja się z tym zgadzam. Gdzie mam iść do pracy? Królewskie pytanie pada. Gdzie chcesz, Mateuszu Mrugowski? Są nauczania, następne herezje, rozumiesz, pod tytułem, że Pan mi kazał tam pójść. Jak Bóg Bogiem i świat światem, jeszcze Bóg nikomu nic nie kazał. Rozumiecie, o czym ja mówię? Jak Bóg Bogiem i świat światem. To nie ten Bóg! To nie ten Bóg! Ja to pisuję czasami do moich takich oponentów, szczególnie takich, którzy są strasznie tacy zapamiętali w tym w ogóle, wiesz. Przeklinam cię, mówi, przeklinam twoje działania, przeklinam, ja mówię. Albo mówi, modlę się teraz, mówi, modlę się do Boga, żeby cię zatrzymał. Ja mówię, coś ten twój Bóg słaby, mówię. Jakiś taki mizerny. Rozumiesz, o co chodzi? To jest inny Bóg niż mówię. To inny Bóg. Zawsze cię będą przeklinać przez swoich bogów. Będę. Zawsze cię przekleną przez swoich bogów. Przez różnych Jezusów cię przekleną. Tylko wszystkie te Jezusy to są z błędem ortograficznym. Przez jakichś innych Jezusów się będą chcieli przekonać. Nie przejmuj się, to jest normalna sprawa. Królewskie pytanie Boga do człowieka. Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz? Dlaczego? Bo Bóg szuka chcenia w człowieku. Bóg bez naszego chcenia
nie uwalnia mocy. Co jest napisane? Jeśli chcesz, to możesz. Czyli jeżeli chcesz, to będzie moc. Jeżeli nie chcesz, to mocy nie będzie. A więc my musimy znaleźć chcenia. Wiesz co? Lepiej jak znajdziesz sobie jedno chcenie, niż tysiąc różonek. I ty się skup na jednym chceniu swoim. I ty w ogóle musisz zrozumieć kolejną rzecz, że ty jesteś sumą swoich chceń. Ty jesteś tylko tym, czego chcesz. Więcej ciebie nie ma. Reszta to żonka, to fałszywa budowa, to manekin. Rozumiecie? To sztuczne coś. Prawdziwy ty, prawdziwy ty, prawdziwy ty. To suma chceń, które dziś posiadasz, bo każde z tych chceń podparte jest wiarą. Każde z tych chceń podparte jest wiarą. Ma bardzo silną podstawę. I ta wiara generować będzie moc, więc ja wolę mieć dwa chcenia. Rozumiesz, o co chodzi? Niż tysiąc żonek. Dwa chcenia. Ja wolę mieć w domu dwa jajka. Rozumiesz, o co chodzi? Niż marzyć o jajecznicy z tysiąca. Rozumiesz? Ja mam taką bujną wyobraźnię. O jaką ja mam wyobraźnię, ludzie. Jak Griswold. Krzywym zwierciadłem. Aż się żona bała, o jaką miał wyobraźnię. Griswold. Mam taką wyobraźnię, bardzo dużą. Tylko jajecznica z tysiąca jaj to jest mrzonka. Bo ja mam dwa jajka. Ja wolę mieć te dwa jajka wziąć i wbić i zrobić. Rozumiesz, o co chodzi? To jest okej. Ludzie żyją mrzonkami. Mówią, ja bym chciał. Ja mówię, nie. Ty mrzysz. Bo gdybyś chciał, to byś miał. Nie mrzyj. Nie wiem, jak to zmienić. No weź odmienić. Zmienić to. Jesteśmy Polakami, pamiętajcie. Nasz język jest pochrzaniony dokumentnie. Rozumiecie, ile trzeba było narobić, jak mieć bałagan w głowie, żeby nas język stworzyć? Weź się k nim język, człowiek. Co chcesz, abym ci uczynił, by tak Bóg? Czy ty musisz zrozumieć taką rzecz, że Bóg w ogóle inaczej z tobą nie będzie rozmawiał nigdy. Ty w ogóle musisz zrozumieć, że inne rozmowy pod tytułem, że coś tam ci Bóg pompuje w głowę i wkłada ci w jakieś takie w ogóle historie, to jest w ogóle nieprawda. Że w ogóle się tak nie porozumiewa z nami. No przykład, czego ty chcesz? Bo on jest producentem chceń. Rozumiesz? On produkuje chcenia w nas i podpiera je wiarą i zachęca nas, abyśmy wierzyli o nie. Ja dzisiaj świetnie w sobie rozróżniam moje różne mrzonki. Różne mrzonki. Wiecie, ja nagrywałem wczoraj dwa kolejne nauczania na temat warowni demonicznych, nagrywałem na temat warowni seksualnej. Krótko to robię, bo ja będę mówił, jak będziemy mówili dużo o rodzinie, to będę mówił dużo o życiu seksualnym. Natomiast jest taką ciekawą rzecz też sobie zapisałem, taką myśl dostałem od Boga. W ogóle jednym z działań warowni seksualnej to jest to, że ludzie mają mrzonki seksualne. Mrzonki. I te mrzonki, w ogóle wiecie, o co chodzi z tym? W ogóle mrzonki seksualne paraliżują ludzkie życie. To jest warownia. Czyli to są. W większości tych przypadków one się nigdy nie zdarzą. Nigdy się nie zdarzą. Jest na przykład gość, tak? Ten gość jest bardzo nieśmiały, bardzo lękliwy. Ale on przez 30 lat marzył o tym, że ma seks publiczny w jakimś publicznym miejscu, w restauracji. On tak marzy o tym. I to go strzela. Wiesz, o co chodzi? I on w ogóle ma takie coś w życiu. Czujesz klimat, co on ma? Ma taka trudna rzecz w głowie. On ma taka, roi sobie przez 30 lat, a? Że jakby żyje tą myślą publicznego seksu gdzieś tam. Jakby nie dojdzie do tego seksu nigdy. Że spojrzysz na tego człowieka, rozumiesz, popatrzysz na niego w życiu tam, nie pójdzie do żadnej restauracji, rozumiesz, absolutnie. On w ogóle nie chodzi do restauracji.
On się wstydzi zapytać kelnera, proszę ciebie, czy ma kotleta. O tak. Ale on ma żonkę 30 lat, czy on seks uprawia w tej restauracji. Rozumiesz, o co chodzi? To jest warownia. To jest jedno z działań warowni, tak? To są niezrealizowane, to są pewne niezrealizowane rzeczy, które męczą i niszczą, tak? To jest w ogóle niepodparte niczym. Tak? Niczym. Albo ktoś na przykład nie chce się uczyć, w kościele nie uczy się. Albo on milionerem zostanie, bo Chrystus stał się ubogi, aby jego ubóstwem byli ubogaceni. Ja mówię, dobrze, uczysz się? Nie. Ja nie potrzebuję się uczyć, ja mnie warownia mnie potem. On się nie uczy. On się nie uczy, on nie robi nic z tym tematem, ale on ma żonkę taką. Czym mówię, to jest podparte u ciebie? Niczym. Nie mam. Ja i rozumiesz, ja nie wiem, ja się za coś na przykład biorę, to zgłębiam wiedzę w tym temacie, ja nie wiem, to jest dla mnie proste jak konstrukcja cechowa. Co chcesz, abym ci uczynił? Zrozum, że ja to chcę tak mocno podkreślić, że Bóg rozmawia z tobą na pułapie twoich cech. Bóg szuka zwerbalizowanych ludzkich pragnień, bo wie, że one są wynikiem prawdziwej wiary. Rozumiesz, czego Bóg szuka w naszym życiu? Zwerbalizowanych pragnień, czyli chceń, bo wie, że jedynie chcenia są wynikiem prawdziwej wiary. Reszta to jest gruz. Gruz, nic więcej. Rozumiesz? Teraz to jest mrzonka. Jakiś czas temu dzwoni do mnie kobieta i mówi do mnie tak: módl się o moje małżeństwo. Ja mówię, ale jak się ma to? Ja nie wiem, że ja cię nie znam. Nie znam ciebie, nie znam twojego męża. Mówię, jesteś narodzona z Bożego Ducha, tak? A mąż twój nie. Jasne. Ile lat jesteście ze sobą? Ta 20 parę lat. Ile trwa kocioł? 20 parę lat. Dobrze. Jesteś w jakiejś wspólnocie? Nie, nie jestem. Tam to od nowy wchodzę trochę. Dobrze. Czego chcesz? Żeś się modlił, że to małżeństwo. A ja nie wiem, czy to małżeństwo to małżeństwo. Że nie wiem w ogóle, co byście tam nawyciwiali w życiu. Rozumiesz, jakiego organu używaliście, żeby się znaleźć? Co to w ogóle powstało? Co to jest? Ja tego nie wiem. Ja nie znam się na tym. Może to mrzonka. I często wiesz, takim ludziom zadaję takie pytanie. Mówię, skontaktujmy się za tydzień. Za tydzień. Przez tydzień myśl, czego chcesz. I wiecie co? Bardzo często po takim tygodniu osoba taka do mnie dzwoni i mówi, wiesz co? Ja nie chcę tego małżeństwa. O, my to mamy płaszczyznę porozumienia. To w ogóle mamy, wiemy o co chodzi, czego chcesz, a czego nie chcesz. Mówię, i zrozum teraz. I teraz poważnie, religia będzie nam tłumaczyć, że jest coś innego. Ale to jest napisane prosto. Co chcesz, abym ci uczynił? Co ty chcesz? Czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Bóg robi dla ciebie tylko to, czego chcesz. Posłuchaj. Bóg robi i zawsze zrobi dla ciebie tylko to, czego chcesz, bo u podstawy chcenia leży wiara, a sprawiedliwy Boży z wiary żyć będzie. Bóg nie zrobi nic dla ciebie, czego nie chcesz. Nigdy. Jak ja słyszałem świadectwa w życiu, jak to ludzie otrzymywali od Boga to, czego nie chcą. Przychodzi prorok i mówi: ooo, będziesz mieć troje dzieci. Tak mówi prorok. John? O! Januszek? O! Tak mówi prorok. Pytasz potem tej osoby, chcesz mieć dzieci? Nie chcę! Pan powiedział. Jaki pan? Co chcesz, abym ci uczynił? To ten pan był wtedy przy tym proroku? Czy ten pan
był, jak ewangelista Marek pisał ten tekst. To który pan? Ten jest prawdziwy, czy ten? Rozumiecie, o czym ja mówię? Ja jestem fanatykiem pisma. Cora skryptura w moim wydaniu. Nie chcę mieć dzieci. On przychodzi, będziesz mieć dzieci. Już mówię, jakby to miały na imię. Proszę. Ja nie mówię, że nie istnieją takie rzeczy. Ale to jest powiązane z chceniem. Z chceniem. Rozumiecie? Z chceniem. Kiedyś miałem przypadek w jednym kościele. Siedziała sobie dziewczyna, grała na pianinie. Ja tam byłem po raz pierwszy. Nie znałem tych ludzi. I potem poprosiłem, żeby ludzie wyszli do modlitwy, kto chciał, żeby to było lata temu. I ta siedziała dalej, grała na tym pianinie. A ja mam w ogóle przekonanie, w ogóle patrzę cały czas na tą kobietę przy tym pianinie. Mówię, podchodzę wreszcie do niej i mówię, chcę się pomodlić o ciebie. Mówię jakoś, mówię, możesz od tego pianina odejść, ona odeszła od tego pianina. Ja położyłem na niej ręce i mówię do niej tak. Ty jesteś matka. I ona upadła pod mocą Bożą. I wstała za jakiś czas. Strasznie płakała. Ja mówię, co się w ogóle stało? Co się wydarzyło? A ona mówi, bo jej coś tam w ogóle usunęli z narządów rodnych i ona nie mogła mieć dzieci. Normalnych takich przyczyn fizjologicznych już nawet, nie? Ale Bóg do niej przyszedł, bo ona bardzo chciała być matką. Ona bardzo cierpiała, tak? Wiecie, po roku dowiedziałem się, że urodziła dziecko. Ona ma dziecko. Znaczy, dzisiaj nie ile ma tych dzieci, jedno miała wtedy. Więc są różne przypadki, ale zawsze są powiązane z chceniem. Ktoś chce być matką, rozumiesz? To będzie matką. Uczynię ci to, czego chcesz. Ale czego chcesz, pyta Bóg. Czego ty chcesz? I kolejne religijne zwiedzenie. Chcę tego, czego Pan chce. No, że ty nie wiesz, czego chcesz. Ty masz niezwerbalizowane pragnienie. A więc jeżeli ty masz niezwerbalizowane pragnienie, to dlaczego ty uważasz, że to coś się zrealizuje? Że coś nie jest nazwane. To nie istnieje. W ogóle zauważyliście to? W ogóle wszystkich narodach na świecie się urodzi dziecko, to mu imię dają. Zauważyliście? Różne kultury, różne okresy, różne imiona. Jan, George, szybka strzała, cokolwiek. Ale jest imię. Powstało życie, otrzymuje imię. Wy myślicie, że te rzeczy, dlaczego te... Nie zastanawialiście się, dlaczego taka rzecz istnieje od początku wszechczasów? Na wszystkich kontynentach, wśród różnych ludzi? Bo to są nadrzędne duchowe prawa, tak samo jak mój kot. Nie wiadomo dlaczego, od urodzenia, jak zrobił siku w kuwecie, to zagrzebuje. Po co on to zagrzebuje? A jak się kładzie spać, to robi taką rzecz. Ma takie oczy. To wszystkie koty na świecie robią. I chodzi. I takie robi. Ja właśnie patrzę na tego kota, mówię, jak naćpany. Ale ja spadałem temat, dlaczego w ogóle to robi to zwierzę. Okazuje się, że przed tysiącami lat zwierzęta, jak chodziły w dużej trawie, tak, to deptały wokół siebie tą trawę, żeby tam zasypiać. I ten kot z Gniezna, przywieziony przez nas, tu w centralnej Polsce, chowany w naszym domu, on do tej pory gdzieś ma w swoim mózgu ulokowane jakieś miejsce deptania poduszki. Że jest kretynem, nie rozróżnia tego, że poduszka to nie step. Ale robi tą rzecz, bo ma to w sobie. Rozumiecie, co to jest? To są nadrzędne prawa Boże. Jak ktoś powstaje, otrzymuje imię. Jak powstaje pragnienie, a jest stymulowane wiarą od spodu, tak? To otrzymuje imię. Chcenie. Pytanie Boga, czego chcesz? Nie mów, ty wiesz, bo on płacze wtedy. Rozumiesz? Płacze. Nie można tak robić. Nie można tak myśleć. Trzeba zacząć wyodrębniać swoje chcenia. Choćby było ich malutko. Lepiej malutko,
ale prawdziwie. Przestań mieć mrzonki. Popatrz, co w twoim życiu jest podparte wiarą. Przestań wyobrażać sobie niesamowite rzeczy, na które nie masz wiary. Wyobrażaj sobie takie rzeczy, na które masz wiarę. Wyobrażaj sobie takie rzeczy, na które masz wiarę, a zobaczysz, co zacznie się dziać. Zawsze wyobrażenie będzie przekraczało lokalną wiarę. Ale będzie twoja wiara dorastała potem do tego. Bóg zrobi dla ciebie tylko to, czego chcesz. Musimy przepatrywać nasze dusze i nazywać to, co powstało w nas w wyniku naszej wiary. Przepatrujmy nasze dusze, nazywajmy te rzeczy. Nie bójmy się tych rzeczy nazwać. To nasze chcenia są bramami do naszych sukcesów, rozumiecie? Chcenia nasze są bramami do naszych sukcesów. Ewangelia Jana 7,37 mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Do Boga. Od Boga się bierze tylko poprzez chcenia. Rozumiecie? Kto pragnie, kto chce, niech przyjdzie i pije. Kto ma przyjść się napić? Ten, kto chce! Jezus podchodzi, ten być zdrowy, leży gość. 40 lat wysztywniony w kawałku szmaty. Przychodzi, chcesz być zdrowy? I teraz ten człowiek ma straszny zamęt w głowie. 40 lat leży i nie chodzi, tak? Ale co on robi? On chce być zdrowy! Ponieważ każe się przynosić cały czas na tą wodę i liczy na to, że ktoś go tam do tej wody wrzuci, bo on wierzy w to, że tam przychodzi anioł, mąci tą wodą i wtedy są ludzie uzdrawiani. Wyobraź sobie, że ten absurdalny element jego psychiki to była jego wiara. Czujesz? I Jezus podchodzi do niego, tam przecież ty, tam leżało wielu różnych. Wielu. Pewnie byli tacy, którzy tam leżeli sobie, bo ich zawsze ktoś przynosił. Wiesz, o co chodzi? Ale kiedy rano byli budzeni i mówili, te, wstawaj, do sadzawki lecimy. Weź, kurczę, już nie mam siły się. Już mi się nic nie chce. To jest mistrzostwo, że zaraz wypełnię, nic mi się nie chce. Nic mi się nie chce, ale weź, zaniesiemy cię, zaniesiemy. Zanosili go, tylko że oni nie byli uzdrowieni. Był uzdrowiony ten, tak, w którym Jezus zobaczył chcenie. Tylko ten był uzdrowiony. Jezus przeszedł między innymi ludźmi, którzy nie mieli chcenia. I podszedł sobie do tego jednego, chcesz być zdrowy? Bo Panie mnie nie ma to wrzucić do tej wody. Rozwijaj ten plec do domu. Rozumiesz? Koniec. Facet wstał i poszedł. Zrozum jak działa to. Zobacz jak to działa. Wyodrębnij chcenia w twoim życiu, a resztę spakuj i wyrzuć do kibla i spuść wodę. Zobacz jak ci będzie lekko. W pewnym momencie zobacz taką pustkę w sobie. Lepsza ta pustka niż kupa mrzonki. Pamiętaj. Od Boga bierze się jedynie za pomocą naszego chcenia. Nasze chcenie jest drogą realizacji Bożej mocy. Jeżeli czegoś nie chcesz, to nie dostaniesz. Jeżeli czegoś nie chcesz, to nie dostaniesz. Rozmawiałem z ludźmi, ktoś do mnie mówi, na przykład wiesz, mówi, Pan sprawił, że jestem pastorem, mówi, wcale tego nie chciałem, ja mówię, przestań, no ale weź, mówię, przestań. Nie chciałeś być pastorem i jesteś pastorem, to albo nie jesteś pastorem, rozumiesz, tylko jesteś hochsztaplerem, ok? Albo jesteś kłamczuszkiem, bo zawsze chciałem. Że miałeś chore intencje, ale chciałeś. Rozumiesz? Może cię w szkole w tyłek kopali, potem się nawróciłeś, tak? I zacząłeś mieć ochotę mówić do innych ludzi. Na przykład. Ale chciałeś, coś tutaj powstało. Z intencjami będziesz się później z Bogiem rozliczał. A więc albo kłamiesz, przyjacielu, albo jesteś hochsztaplerem. I chcesz tutaj narobić jakichś wałków. Jeżeli czegoś nie chcesz, to tego nie dostaniesz. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a kto nie pragnie, niech nie przychodzi do mnie.
Bo kran zakręcony. Czy nie napijesz, jak nie pragniesz, jak nie chcesz. Dlaczego ludzie na tym świecie, zobaczcie, spójrzcie na ludzi na tym świecie, ludzie biegną po swój sukces. Zastanowiliście się nad jedną rzeczą, bierzesz sobie człowieka ze świata, rozmawiasz sobie z nim i on jest tak najarany na jeden temat, że ci nie chce go słuchać. Jak mówi o jakimś biznesie, to będzie mówił o tym biznesie na trzeźwo i popijane. I cały czas ci będzie tłukł o biznesie. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo on chce tych rzeczy. I o dziwo, on te rzeczy zdobywa. Ja nie poruszam aspektu moralnego w tym wszystkim. Ja poruszam aspekt chcenia. A kiedy wchodzimy w sferę Bożą, to nasze chcenia są zawsze podparte wiarą Bożą. Jeżeli tworzysz mrzonki, czyli chcenia bez wiary, to też nic się nie wydarzy. Musisz wierzyć i nazywać twoje chcenia, które w tobie powstają w wyniku wierzenia. Potem musisz odważnie zacząć je nazywać, rozumiesz? I wkraczać w realizację, a przyjdzie moc. Tak to działa, przyjaciele. Zawsze pierwszy krok to jest taki krok, gdzie nie widać potem końca. Ale tak to działa. Chcę, idę, robię. Nie możemy wierzyć chaotycznie. Musimy wierzyć precyzyjnie. Rozpoznaj w sobie, czego chcesz. To bardzo proste. Nie bój się chcieć. W ogóle nie bój się chcieć. Jeżeli na przykład twoim największym chceniem jest to, żeby mieć męża czy żonę, rozumiesz? Proszę cię, nie produkuj sobie mrzonek o tym, że będziesz wielkim ewangelistą na razie. Okej? Okay? W ogóle wyluzuj. Wyluzuj. W ogóle chcesz mieć męża czy żonę, w ogóle to twoje chcenie. Zacznij wierzyć w tą stronę. Zacznij w tym temacie chodzić, przestań tutaj się bujać, w ogóle to będę robił, uspokój się, nic nie rób, ty w ogóle siedź w swoim chceniu. Będziesz w tym dobry, rozumiesz? Przestań się potępiać, że coś tam nie robisz, bo Ceroński robi tamto, bo tamten robi co innego, bo tamten robi co innego. A ty chcesz mieć męża czy żonę na przykład. I koniec. I to jest moje chcenie. Ktoś inny chce, jak ja chciałbym mieć to czy tam. Dobrze, to zrób. Nie słuchaj tysiąca doradców, to nie jest Boga, to nie to, to nie tamto. W ogóle zrób tą rzecz. Bo to jest coś, co ci przy... Zobacz, to ci będzie łatwo przychodziło, w ogóle będziesz dumny z tego. Ja na przykład jestem dumny z rzeczy, które robię. Szczęśliwy jestem. Niech twój język jasno nazywa pragnienia. Jasno nazywa pragnienia. Nie bądź też leniwy w pragnieniach. W ogóle pragnij. W ogóle rozkręć się wewnętrznie. Chciej. I dziel sobie. Zawsze, zawsze jak będziesz uwalniał pragnienia, to będą i mrzonki, i chcenia. To zawsze będzie razem wylatywało. Rozumiesz? To jest tak, jak się otwierasz na duchową rzeczywistość. Ktoś mówi, ja się otwieram tylko na Ducha Świętego, aby nie ma takich opcji. Nie ma takich opcji. Jak się otwierasz duchowo, to przyjdzie do ciebie Duch Święty i przyjdzie do ciebie też diabeł. Dlaczego? Bo mu furtkę otworzyłeś. Ale ja się nie zgadzam, ja nie wiem. To mnie czasami ludzie mówią, a to jak rozpoznajecie, czy to jest Duch Święty, czy Duch Kundalini? Dzisiaj dostałem, nie, wczoraj dostałem SMS-a, ty kapłanie Kundalini, jest świetne. A ja mówię, ale ja nie wiem, czy to jest Duch Święty, czy to jest Kundalini. Ja potem patrzę na efekt życia tego człowieka. Jak to Kundalini, mówię, to życie dalej będzie pod Kundalini. Jak to jest Duch Święty, to będzie Chrystusowe życie. Ale zobaczymy, co to było. Ale ja nie zatrzymuję procesu, bo co mnie obchodzi? Rozumiesz, jak ktoś świruje, rozumiesz, na rzęsach, a co to mnie w ogóle... Rozumiesz, o co chodzi? Dla mnie to w ogóle nie ma problemu. Tak? Nie mam żadnego, w ogóle dla czystego wszystko jest czyste. Dla mnie to ktoś może nagle tutaj latać, przykryje go kocem. Ale ciebie tam go, ktoś porządkowy przytrzyma bryzę kaloryfera, żeby tam nie świecił tyłkiem inny w oczach i koniec kropka, człowiek. Tak? Okej, okay, się okaże. Okaże się później na pułapie owocu życia, tak?
Nie musimy się specjalnie nad tym w ogóle, wiesz, to nie musisz być w ogóle detektyw Poirot duchowy, który tam bez przerwy się temu przynosi. Natomiast otwierasz się i zaczynasz pragnąć coraz bardziej i będziesz też uwalniał mrzonki różne. Dlatego Słowo Boże mówi, wszystkiego doświadczajcie, czyli uwalniajcie na maksa, a tego, co dobre, się trzymajcie. Czyli uwalniamy i dzielimy, uwalniamy i dzielimy. Odrzucamy mrzonkę, gloryfikujemy chcenia. I tak sobie lecimy przez całe życie nasze. Kupę mrzonek przychodzi do każdego z nas. Rozumiesz? Różne mrzonki. To sobie je oddzielamy, ale nie możemy się zablokować na pragnienia, na chcenia. Musimy nie być leniwi, musimy być pracowici z tym, otworzyć się. Ludzie mówią, nic mi się nie chce właśnie, nic mi się nie chce. Ja mówię, Boże, ty się przeklinasz. Nic mi się nie chce oznacza, w nic nie wierzę. Jestem naturalny. Rozumiesz? Jestem naturalnym człowiekiem. Komuś, komu się nic nie chce. Rozumiesz? To jest naturalny człowiek. Mu się nic nie chce. Ja mówię, widzisz, a ja chcę. Ja mi się chcę, ja pracuję nad swoimi chceniami. Biorę moją wyobraźnię, uruchamiam ją, ładuję ją odpowiednim materiałem, przerabiam ten materiał w środku, patrzę, co się z tego urodzi, rozumiesz? Rozbudź sobie wulkan pragnień. W ogóle rozbudź to w sobie. Niech to leci. A potem w mądrości Bożej oddzielaj ziarno od plew. Jak mówił John Wayne, czas oddzielić mężczyzn od chłopców. Zrób to. Uwalniaj pragnienia. Uwalniaj pragnienia i oddzielaj później. Patrz, co nie jest podparte wiarą, a patrz, co jest podparte wiarą. I to, co jest podparte wiarą, będzie w tobie silne, klarowne, mocne. Pielęgnuj to, ogłaszaj to, mów do tego. To, co będzie mrzonką, sprzątaj bez żadnej żenady, w ogóle wywal. Ja się w ogóle nie biorę za różne rzeczy. Pytają mnie twoją domę, mówię, jak myślisz, jaki pan ma plan dla Polski? Ja mówię, nie mam pojęcia, jaki pan ma plan dla Polski. A co tam myślisz teraz o tym, co się dzieje w ogóle na Ukrainie, w Izraelu? Ja mówię, ale ja nie wiem. Nie wiem, Holender mówię, wcale mówię, się tym nie interesuję, mówię, wiesz. A czym się interesujesz? Ja mówię, wiesz co, no mówię, mam takie zajęcie. I to jest, mówię, to, czym się interesuję. Ja w tym sobie chodzę. Rozumiesz? Ja w tym sobie chodzę, się nie poruszam gdzie indziej. Tam są moje chcenia. Tak? Tam się poszerza, tam się pogłębia. Wiecie, chciałem wam o tym powiedzieć, bo istnieje ogromna przestrzeń oszustwa, mówiąca o tym, że my mamy być pełni pragnień i nie musimy ich selekcjonować. A Pan się będzie w tym poruszał, jak naćpany, i będzie nam wybierał do siebie jakieś rzeczy. To ci dziś dam, a to tak. Rozumiesz? Ludzie do Boga za hipisa uważają. Myślę, że on taki w ogóle taki jest. Bóg jest trzeźwy. Słowo honoru, Bóg nie ćpa. To jest normalna postać. Rozumiesz? Bardzo logicznie myśląca, konstruktywnie produkująca rzeczy. To nie jest, on się porusza. Proszę, zróbcie taką rzecz. To jest bardzo ważna sprawa. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. I ja Tobie dziękuję, Boże, za to słowo. Ja chcę, Ojcze, dzisiaj, żeby każdy człowiek zrozumiał, jak ważną rzeczą jest to, że Ty przychodzisz po to, aby realizować nasze chcenia. Ty nas stymulujesz, potężny, wielki Boże. Ty pokazujesz nam, jak mamy podbudowywać wiarą to, co Ty w nas stworzyłeś. Ojcze, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa i poddaję się Tobie. Ja chcę, żebyś uczył mnie i innych ludzi, Duchu Święty, w jaki sposób oddzielać mrzonki od chcenia. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z nas wybuchał wulkanem pragnień i żeby w mądrości Twojej oddzielał to, co jest chceniem, od tego, co jest mrzonką. Duchu Święty, ja wierzę w to, że Ty uwalniasz swoją moc na chcenia. Ojcze, ja modlę się teraz, aby ludzie precyzyjnie trafiali. Ojcze, ja modlę się tak, jak się modlił święty Paweł, żebyśmy nie chybiali celu, żebyśmy nie uderzali jakby w próżnię, ale żebyśmy chcieli, żebyśmy to umieli nazwać
i żebyśmy w tym stawali i tym żyli. W imieniu Jezusa. Amen.